W czwartek 26 stycznia Kozienicki Dom Kultury zorganizował kinową premierę André Rieu w Dublinie – Dobry koncert na Nowy Rok. Była to pierwsza retransmisja koncertu w kozienickim kinie. Przybyłych powitała dyrektor Domu Kultury Elwira Kozłowska, po czym rozpoczęła się retransmisja koncertu z Dublina, który trwał około 150 minut. Składały się na niego niezwykłe kompozycje, m.in. walce, marsze, słynne operowe i operetkowe arie oraz największe przeboje muzyki popularnej. André Rieu to artysta, maestro i skrzypek światowej sławy, człowiek wielkiego talentu i ogromnej charyzmy. 35 lat temu powołał do życia orkiestrę Johanna Straussa, z którą występuje na całym świecie do dziś. Ich koncerty, przepełnione piękną muzyką, to niezwykłe i barwne widowiska. Rocznie ogląda je na żywo ponad 500 000 melomanów. Dodatkowe kilkaset tysięcy cieszy się nimi za pośrednictwem kinowych retransmisji, takich jak ta w Kozienicach. Organizatorami wydarzenia byli gmina Kozienice i Kozienicki Dom Kultury. Druga retransmisja koncertu zaplanowana jest na niedzielę 5 lutego na godzinę 11. Szczegółowe informacje zainteresowani znajdą na stronie Domu Kultury www.dkkozienice.pl.